Ta piosenka, druhny i druhowie, którą zaśpiewamy, jest o jeżu i harcerzu, który siadł na tym jeżu. Dedykowana jest wszystkim zwierzom zgniecionym pod nogami i pupami harcerzy na obozach harcerskich i nie tylko. Tak dziś zaśpiewamy o pewnym harcerzu, który niechcący siadł na jeżu, cztery kolce sobie z tyłu wbił, zaraz później strasznie z bólu wył. Krzyk jego pół obozu zbudził, zbiegło się wtedy mnóstwo ludzi. Każdy chciał wiedzieć, co stało się, czy ktoś podchodzi obóz, czy nie. Harcerz się wtedy strasznie speszył, wiedział, że wszystkich to ucieszy. Wymyślił wtedy, i to w mig, fenomenalnie prosty kit. Chyba podchodzą, obóz nasz, było ich czterech, widziałem twarz. Strasznie to była wielka gęba, facet na przedzie nie miał zęba. Szukali tych podchodzących, spuszczyli jeża całkiem niechcący, ale nikogo nie znaleźli, więc do spania wnet poleźli. Harcerz pozostał ze swoim bólem i głaskał skutą pupę czule. Cztery kolce wyczuł pod ręką, które były dla niego udręką. Teraz zrozumiał, zmęczony był i na warcie, gdy opadł z sił, usiadł pod drzewem, tylko na chwilę. Usiadł na jeża straszne szpile. Harcerz miał pecha, problem z upierzem, teraz w dodatku ta wpadka z jeżem. I co z harcerzem? Każdy wie, z jego pupą jest bardzo źle.
wieczornej ciszy, w świetle gwiazd ostatni uścisk rąk. Kto raz przyjaźni poznał moc, nie będzie trwonił słów. Przy innym ogniu w inną noc, do zobaczenia znów. Nie zgaśnie tej przyjaźni żar, co połączyła nas. Nie pozwolimy, by ją starł nieubłagany czas. Kto raz przyjaźni poznał moc, nie będzie trwonił słów. Da ba da ba dai.